Zapraszam Państwa na dwa ostatnie pokazy spektaklu, który miał swoją prapremierę 12 grudnia na gali jubileuszowej. Mówię o spektaklu zatytułowanym Dziś są moje urodziny. Dla tych, którzy nie mogli być z nami na gali, prezentujemy ten spektakl w dwóch odsłonach, w czwartek i w piątek o godzinie 19. Na scenie Benefis Teatru i aktora Nestora Adama Wolańczyka. Historia w pigułce, 50-letni teatr przemawia ludzkim głosem, garść wspomnień, znani i lubiani. Jednym słowem, bądźcie Państwo z nami w najbliższe dni, w czwartek i w piątek. W sobotę i w niedzielę mamy dwie dodatkowe propozycje. Spektakl Przyszedł mężczyzna do kobiety, realizowany w ramach Wałbrzyskiej Sceny Inicjatyw Aktorskich. Występują Irena Wójcik i Piotr Tokarz. Pokażemy o godzinie 18 i w sobotę i w niedzielę. Jest to komedia liryczna o dojrzałych ludziach, którzy poszukują ciepła, miłości, zrozumienia. Zapraszam na tę bardzo sentymentalną i żartobliwą opowieść. Natomiast o 19:30, również w sobotę i w niedzielę, spektakl dawno niegrany, Wałbrzych Utopia 2039, to alternatywna historia Wałbrzycha, pokazana w biografiach, fantazja o mieście jako Szwajcarii Europy, w którym realizują się liberalne i socjalistyczne sny. Spektakl powstał na bazie pamiętników Wałbrzyszan. Jest na scenie, oglądamy 9 postaci, które opowiadają swoje historie. Warto je poznać dla tych, którzy pamiętają, a i tych, którzy nie znają. Zapraszam do teatru w sobotę i w niedzielę.